Dzień dobry. Nazywam się Rafał Sadoch, odpowiadam za analizy w biurze maklerskim mBanku i dzisiaj będę miał przyjemność poopowiadać Państwu o części naszej działki, którą się zajmujemy. Dzień Edukacji Finansowej. Duża część Państwa jest jeszcze w liceum, czyli tak ja sprzed 20 lat. Jak pamiętam swoje pierwsze kroki na rynkach finansowych, jak skończyłem 18 lat, to pierwszą akcję, znaczy pierwsze co zrobiłem, to kupiłem akcję z WIG-u 20. To było no 20 lat temu i przez w tym okresie rynki finansowe bardzo się rozwinęły. Absolutnie nie będę Państwa zniechęcał do tego, co ja robiłem, ale postaram się przedstawić szersze spektrum instrumentów. No i dzisiaj będę odpowiadał o obligacjach. Moim zdaniem bardzo istotne w obecnych czasach, bo, znaczy w obecnym czasie, bo znajdujemy się de facto po największych w historii spadkach na rynku obligacji. Jak mieliśmy kryzys w 2008 roku, giełdy tąpnęły, no później odrobiły to. Jak był w koronawirus, bardzo silna przecena na rynkach finansowych, też się udało później na w wielu parkietach wyjść na nowe ekstrema. Także jaki kryzys by się nie zdarzył, historia wskazuje na to, że wcześniej czy później sytuacja wraca do normy. No i żeby scharakteryzować to, co się wydarzyło chociażby w 2022 roku, czyli ta gigantyczna, największa w historii przecena na rynku obligacji, no to no, było kilka elementów. Oczywiście pandemia, gigantyczna stymulacja fiskalna, rozkręcenie gospodarki za wszelką cenę pieniądzem, pompowanie pieniądza. No później wychodziliśmy z pandemii koronawirusa bardzo szybko. Nałożyły się na to jeszcze przestoje w łańcuchu dostaw, polityka zero COVID w Chinach, zatrzymanie tamtej gospodarki, inflacja rosła i jeszcze na to wojna w Ukrainie. To już w ogóle ceny surowców wystrzeliły i pojawiła się no, dwucyfrowa, niewidziana od wielu lat inflacja, która jest problemem do teraz i jeszcze problemem będzie przez pewien czas. Ale podczas poprzednich kryzysów było tak, że gdy gospodarki stawały, no to problemu z inflacją nie było. No bo automatycznie koniunktura gospodarcza się zatrzymywała. Teraz mieliśmy do czynienia, czy mamy do czynienia ze stagflacją, czyli bardzo niskim wzrostem gospodarczym przy rekordowej inflacji. No i tego de facto nikt nie przewidział. To poskutkowało dużą przeceną na rynku długu z tego tytułu, że koszt pieniądza w gospodarce musiał rosnąć. Bank centralny, Narodowy Bank Polski, podobnie jak inne banki centralne na świecie, musiały podnosić stopy procentowe. A obligacje zachowują się dokładnie odwrotnie jak stopy procentowe. Jeśli stopy procentowe rosną, to ceny obligacji spadają. I to jest taka podstawowa zależność, którą powinniście Państwo wynieść z naszego dzisiejszego spotkania. Do pandemii koronawirusa nikt, żaden bank centralny na dobrą sprawę na świecie, bardziej rozwinięty, no nie zastanawiał się nad problemem inflacji. Bardziej banki centralne bały się deflacji. Ta inflacja się pojawiła i będzie z nami jeszcze przez pewien czas, ale pytanie, czy to nie jest dobry moment na to, żeby bardziej przyjrzeć się rynkowi obligacji, no bo jak sytuacja będzie wracała do normy z inflacją, jak banki centralne będą no w końcu kiedyś obniżały stopy procentowe, to rynek obligacji, tak jak to było na przestrzeni poprzednich lat, także zacznie odbijać. No i z tego tytułu dzisiaj postanowiłem, żebyśmy porozmawiali właśnie o obligacjach, bo nie dla wszystkich obligacje mogą być kojarzone z giełdą papierów wartościowych. Nie wszyscy wiedzą, że obligacjami także można handlować na giełdzie i to są instrumenty bardzo dostępne. Także tyle tytułem wstępu. Jeśli chodzi o plan naszego dzisiejszego spotkania, to na początek odpowiemy sobie tradycyjnie, czym są obligacje. Będziemy rozmawiać nad rodzajami obligacji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, czy też opowiemy sobie o ryzykach związanych z rynkiem obligacji, bo to nie jest tak, że jak się inwestuje na rynkach finansowych, to no,
może coś się wydarzyć bez ryzyka, to ryzyko także na rynku obligacji istnieje, także jeśli chodzi o te najbardziej bezpieczne obligacje, jakimi są oczywiście obligacje skarbowe. To, co powiedziałem wcześniej, obligacje można także kupić na giełdzie, na rynku wtórnym, nie tylko na rynku pierwotnym, czyli w momencie emisji. Obligacja jest to de facto papier, który potwierdza zobowiązanie emitenta obligacji wobec osoby, która ją nabyła, która ją posiada. Jeśli chodzi o poszczególne rodzaje obligacji, to oczywiście patrząc na kryterium emitenta, te najbardziej bezpieczne obligacje skarbowe w opinii wielu cechujące się podobnym poziomem bezpieczeństwa jak lokata bankowa. Nikt nie wyobraża sobie, żeby duże państwo stało się niewypłacalne, czy nie było w stanie uregulować swoich zobowiązań. Inaczej to wygląda w przypadku państw na nie tak rozwiniętych, czy chociażby w przypadku mniejszych przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o obligacje skarbowe, to podobny poziom ryzyka, oczywiście mają także obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego gwarantowane przez Skarb Państwa, czy Polskiego Funduszu Rozwoju, obligacje, które były wyemitowane po to, żeby chociażby sfinansować tarcze osłonowe w czasie kolejnych fal koronawirusa. Jeśli chodzi o inne obligacje, jakie mogą Państwo spotkać, to oczywiście obligacje korporacyjne, czyli firmy emitują dług po to, żeby sfinansować inwestycje, po to, żeby się rozwijać. Oczywiście firmy mogą pozyskać kapitał na wiele sposobów, mogą wyemitować akcje, mogą zaciągnąć kredyt bankowy, ale emisja obligacji jest jednym z narzędzi, które służy do finansowania podstawowej działalności. Obligacje komunalne także dostępne, to są obligacje gmin bądź zespołu gmin, które służą do tego, żeby sfinansować jakieś przedsięwzięcie ogólnopubliczne, czy przedsięwzięcie, którego po prostu gmina na podstawie swoich środków nie jest w stanie sfinansować. Obligacje bankowe, obligacje spółdzielcze emitowane przez podmioty finansowe. W kontekście jeszcze obligacji skarbowych warto podkreślić, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia ze znaczącym wzrostem rentowności. Ale ten wzrost rentowności w głównej mierze właśnie napędzany był przez stopy procentowe, przez to, że Bank Centralny, Narodowy Bank Polski musiał podwyższać koszt pieniądza po to, żeby okiełznać rekordową inflację. To nie jest tak, że płacimy więcej za dług, bo wzrosło ryzyko związane z polską gospodarką. Patrząc na to, jak wygląda poziom zadłużenia w relacji do PKB, no jest podobny wobec krajów z naszego regionu. Jeśli chodzi o ratingi, no to także rating A- jest chociażby wyższy od niektórych krajów strefy euro, co prawda nieco niższy niż Litwy, Łotwy, Estonii czy Czech, no ale bardzo są zbliżone. Także nic nie wydarzyło się na przestrzeni ostatniego roku, również jeśli chodzi o kontekst wojny w Ukrainie, co mogłoby doprowadzić do silnego wzrostu rentowności naszych obligacji. Także ten element powinniśmy traktować głównie jako czynnik związany z Narodowym Bankiem Polskim i walką z inflacją. Zatem jeśli sytuacja będzie wracała do normy, jeśli inflacja w końcu, jak nie w przyszłym roku, to w kolejnym zacznie się uspokajać, no to także Narodowy Bank Polski zapewne będzie starał się poluzować politykę monetarną, a to by prowadziło do odbicia cen obligacji. Tyle jeśli chodzi o kryterium emitenta. Przejdźmy teraz do podstawowych rodzajów obligacji. Postaram się Państwu powiedzieć bardzo prosty sposób. Kryterium oprocentowania, najprostsze, o stałym oprocentowaniu, czyli w momencie emisji wszystkie parametry są znane. Oprocentowanie, moment wykupu i dajmy na to na tym przykładzie cena nominalna obligacji 1000 zł przy terminie wykupu za 2 lata i wartości nominalnej daje po roku 100 zł dla właściciela obligacji, po drugim roku 110, czyli w sumie po 2 latach 1200 zł. Taka najprostsza budowa obligacji o stałym oprocentowaniu. O zmiennym? Wszystko wygląda podobnie, ale mamy tutaj WIBOR.
w zależności od tego, jak często wypłacane są odsetki, czy to jest WIBOR 3-miesięczny, 6-miesięczny czy 12-miesięczny, możemy tutaj podstawić. W naszym prostym przykładzie weźmy WIBOR 12-miesięczny, czyli odsetki wypłacane są co roku. W pierwszym roku w naszym przykładzie WIBOR wynosi 5% plus marża 1%. Zatem po roku właściciel obligacji otrzymuje 60 zł. W drugim roku sytuacja rynkowa się zmienia. Zmienia się poziom stóp procentowych i poziom WIBOR-u spada plus marża 40 zł, 1040, czyli po roku 1100 zł. Tak wygląda przepływ w przypadku obligacji o zmiennym oprocentowaniu. Obligacja zerokuponowa, o której będziemy mówili nieco więcej za chwilę, kiedy będziemy odnosili to do zmiany stóp procentowych, to tutaj oprocentowanie nie występuje. Wartość nominalna 1000 zł, ale inwestor kupuje oczywiście z dyskontem. W naszym przykładzie jest to dyskonto rzędu 200 zł, czyli kupuje obligacje za 800 zł, a po dwóch latach otrzyma 1000 zł. Na koniec czwarty rodzaj kryterium oprocentowania, obligacja indeksowana, ona jest uzależniona wysokością inflacji. Obligacje indeksowane bardzo popularne są obecnie, gdy inflacja jest rekordowa i służą jako narzędzia do tego, żeby przytrzymać wartość pieniądza w czasie. W naszym przykładzie, w pierwszym roku oprocentowanie jest znane, bo najczęściej jest to wysokość inflacji na przestrzeni ostatniego roku. I w naszym przykładzie ta inflacja była równa 5% plus marża 1%, czyli po jednym roku i takiej, jeśli ktoś ma obligację indeksowaną, otrzymuje 60 zł w naszym przykładzie. W kolejnym roku inflacja się obniża, spada do w okolicy celu 2%, czyli 1030 zł w drugim roku razem 1090 zł. Oczywiście wysokość odsetek zależy od tego, jak zmienia się dynamika cen, jak kształtuje się inflacja. Pamiętajmy, że w każdym z tych naszych prostych przypadków przyanalizowanych tutaj musimy pamiętać na koniec o podatku od zysków kapitałowych. Także to dotyczy również inwestowania na tym rynku. Bardzo ważne, jeśli ktoś zajmuje się rynkiem obligacji albo szuka określonego instrumentu, są skróty. Bo bez tego bardzo ciężko będzie znaleźć instrument. Jak będziecie mieli Państwo skończyć 18 lat, nawet mając zwykłe konto w banku, otwierając do tego towarzyszący rachunek maklerski, tam właśnie po tym skrócie można wyszukać różnego rodzaju obligacje. Czy to będą obligacje skarbowe, czy to będą obligacje, innego rodzaju obligacje, o których mówiliśmy wcześniej. Właśnie te skróty obrazują to, o jakich obligacjach mówimy. Pierwsze trzy litery to jest symbol, który oznacza emitenta. Kolejne cyfry, miesiąc oraz rok wykupu. Poniżej Państwo macie przykłady, jak to wygląda, jeśli chodzi o obligacje Skarbu Państwa, podstawowe rodzaje, miesiąc oraz termin wykupu. Po tym możecie znaleźć instrument, czy odczytać po prostu, co on oznacza. To, co mówiliśmy, od czego zaczynaliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, opowiadaliśmy trochę o zmianie stóp procentowych i jak to wpłynęło na rynek obligacji, jak mocno obligacje potaniały, jak w wyniku wzrostu rentowności, czyli mamy dokładnie odwrotną zależność, jeśli chodzi o wartość obligacji, a wysokość stóp procentowych. I dajmy na to, w obecnych czasach, gdy stopy procentowe znacząco wzrosły, automatycznie wartość obligacji poszybowała w dół. Gdy ta sytuacja będzie się normalizowała, a jesteśmy de facto bardzo świeżo po posiedzeniu Narodowego Banku Polskiego, nie dalej niż w ubiegłym tygodniu poznawaliśmy najnowsze projekcje Narodowego Banku Polskiego, i nie skłoniły one większości członków Rady Polityki Pieniężnej do tego, żeby
dokonać kolejnej podwyżki. Głosy tutaj były podzielone. Niektórzy spodziewali się, że te stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Niektórzy sądzili, że przy tak wysokiej inflacji powinny dalej rosnąć. One nie urosły i nic nie wskazuje na to, że będą rosły w najbliższym czasie, a nawet co być może się nie wydarzy, ale niektórzy mówią o tym, że już w przyszłym roku należałoby obniżać stopy procentowe. Jeśli tak by było, to oczywiście byłby to impuls przemawiający za odbiciem rynku obligacji. To w głównej mierze dotyczy obligacji o stałym oprocentowaniu, które Państwo wcześniej pokazywałem, czy obligacji zerokuponowych. Bo jak mamy obligacje o zmiennym oprocentowaniu, jak mamy WIBOR i jest on oczywiście odzwierciedla koszt pieniądza, no to gdy mamy do czynienia z wzrostem stóp procentowych, WIBOR rośnie, automatycznie odsetki rosną, czyli cena obligacji spada. Gdy sytuacja jest odwrotna, WIBOR spada, odsetki spadają, no i to tutaj bardzo prosto się przekłada. Gdy mamy do czynienia z obligacjami o stałym oprocentowaniu czy obligacjami zerokuponowymi, gdzie nie ma tego zmiennego elementu, no to właśnie gdy mamy do czynienia ze wzrostem stóp procentowych i nie mamy tego elementu, który amortyzuje te zmiany rynkowe, to właśnie tutaj obligacje przy wzroście stóp procentowych tracą na wartości, rośnie oprocentowanie i ten mechanizm odpowiadał za zmiany rynkowe, no jak powiedziałem, najsilniejsze w historii, jakie widzieliśmy na przestrzeni ostatniego roku. Tyle jeśli chodzi o podstawową wiedzę potrzebną do inwestowania czy zaznajomienia się z rynkiem nieruchomości. Przechodząc teraz do praktyki, w naszym przypadku ja z ramienia mBanku odpowiadam Państwu o rynku nieruchomości. Tak jak powiedziałem, mając podstawowy rachunek maklerski, obligacjami handluje się na giełdzie i także z poziomu telefonu, w tym przypadku widzicie Państwo aplikację mBank Giełda, można wybrać w bardzo prosty sposób, o jaki papier chodzi, wyszukać go po tej nazwie, którą pokazywałem, czyli pierwsze litery oznaczają emitenta, później miesiąc i rok wykupu. Później widzimy wszystkie informacje, które towarzyszą, czy są związane, konieczne do zawarcia transakcji kupna bądź sprzedaży obligacji na giełdzie. Także nie tylko zakup na rynku pierwotnym, także można handlować obligacjami na rynku wtórnym. To jest bardzo ważne w niepewnych czasach, bo pamiętajmy, że obligacje to jest aktywo bardziej bezpieczne. Znaczy, akcje są uważane jako aktywa bardziej ryzykowne, ale każdy portfel powinien być zrównoważony pod względem ryzyka. Taka najbardziej znany stosunek 60-40, 60% lokujemy w akcje, 40% w obligacje. W momencie, gdy jesteśmy po bardzo silnej przecenie na rynku obligacji, w momencie, gdy istnieje szansa silniejszego odbicia, to jak najbardziej ta struktura tego portfela przesunięta w kierunku rynku obligacji nabiera na znaczeniu. Już gdy wybierzemy papier, to są kolejne screeny, które można zobaczyć w aplikacji mBank Giełda i w ten sposób bardzo prosto dokonać transakcji zakupu obligacji na giełdzie. To wszystko, co dla Państwa na dzisiaj przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.